Czy ty masz jakąś dziedzinę ze wszystkich swoich poczynań, w której czujesz się najlepiej? Najbardziej lubisz rozmawiać o aktorstwie, o reżyserii, o śpiewaniu? Co jest twoim światem do rozmów takim najbardziej apetycznym? Wiesz, rzeczywiście ze mną jest taka sytuacja, że jestem taka niezdecydowana i tak trudno mnie gdzieś zaszufladkować, wrzucić w coś i nie wiem, czy to jest do końca dobre, bo jak obserwuję różne koleżanki, to mają taką totalnie konkretną ścieżkę. No nie, że na przykład chcę być celebrytką, jestem celebrytką ze wszystkimi tymi konsekwencjami. To jest taka ścieżka, a niektórzy oczywiście obierają tą ścieżkę bardzo, bardzo artystyczną, a ja tak staram się łączyć trochę komercję z tymi artystycznymi sprawami. To jest takie właśnie niewyraziste czasami, tak mi się wydaje, ale taki mam charakter, jakoś tak gdzieś staram się być pomiędzy i nawet nie to, że nie umiem się zdecydować, tylko tak mi się wydaje, że chciałabym spróbować po prostu wszystkiego, po trochu, aczkolwiek no takiej totalnej komercji to się boję i jakoś tak nie czuję się w tym dobrze i jak miałam takie jakieś, czy pojawiają się jakieś takie propozycje właśnie bardzo komercyjne, czy jakichś programów rozrywkowych, to nawet jak myślę sobie, no może by spróbować, to gdzieś potem ten głos taki nadrzędny, wewnętrzny mówi, że no gdzie ja mam stanąć przed jakąś komisją w jakiejś sukience różowej, nie daj Bóg, kwiatki jeszcze w cekiny, no to ja bym tego chyba nie przeżyła psychicznie, nie? Że to po prostu no jakoś tak nie bardzo czuję, chociaż taki świat rzeczywiście też dużo sięga po ciebie, pojawia. Albo też pojawiają się takie propozycje celebryckie, że na przykład, że mam zareklamować jakieś buty, które dostanę i tak dalej, no to też jest takie dla mnie takie dosyć no, dziwne. No, nie umiem się jakoś tak w tym odnaleźć. To są wyzwania współczesności. Bo może, kto właśnie, to jest pewnie kwestia bytu jakiegoś, bo w momencie, w którym czujesz się na tyle silna zawodowo, w aktorstwie albo w reżyserii, że poradzisz sobie finansowo, to nie przychodzi ci to do głowy. Czy w byciu artystą odczuwasz takie lęki o kwestie materialne, że kiedyś przy tej wierności teatrowi albo kinu artystycznemu możesz po prostu sięgnąć w jakieś oblicza skromnego życia, na które nie jesteś gotowa i wtedy perspektywa tańcowania w cekinowej sukience w kolorze pink będzie jakimś wyjściem z tej sytuacji. Czy zrobisz wszystko, by nie być w takiej roli? I właśnie się dziwię, czego ludzie tak pragną w bogactwie, bo ja uwielbiam moje stare Volvo, kilkunastoletnie i jak pomyślę sobie, że kiedyś będę musiała je zmienić, to wpadam w jakąś totalną panikę. Więc to jest taka historia, nie? Spotykamy się krótko po Kobietach Mafii, a kiedy ostatnio się spotkałyśmy też zawodowo w takiej sytuacji, aktorka, reżyserka z Feliksem Warszawskim, nagradzana tu, tam, siam, owam, rozmawiałyśmy o perspektywie reżyserowania, stwarzania światów w teatrze. I kiedy widzę cię u Patryka Wegi, myślę sobie, czy Aleksandra Popławska porzuciła marzenia, czy zamarzyłaś o innym modelu Volvo, czy marzyłaś o tym, żeby wszyscy mieli cię na językach, co powodowało, że wzięłaś takie wyzwanie? Po pierwsze tak, oczywiście ja reżyseruję w teatrze cały czas, natomiast gdzieś zazwyczaj to jest taka waga, nie? Czy bardziej reżyserować, czy być aktorką. I właściwie się poddałam temu, co mi świat przyniesie, co mi zaproponuje. I zaczęły się bardziej pojawiać te propozycje aktorskie. Więc poszłam w to po prostu, a u Wegi zagrałam dlatego, że zagrałam po prostu. Nie uważam, że to było coś, jakieś odstępstwo od mojej ścieżki artystycznej. No tak jak mówiłam, chcę łączyć sprawy artystyczne z komercyjnymi. Mi się tam dobrze grało, podobała mi się moja rola, podobał mi się scenariusz, podobała mi się obsada, bo Wega zawsze wybiera fajnych aktorów. Chciałam w ogóle zobaczyć, jak to jest zagrać w takim kinie komercyjnym, na które idzie bardzo, bardzo dużo ludzi. Przede wszystkim no, też skusiłam się propozycją wyjazdu do Hiszpanii, do Maroka, bo nigdy nie byłam i w Hiszpanii, i w Maroku, więc to był fajny czas tam spędziłam.
z ekipą bardzo okrojoną, fajnych ludzi i, no i z Piotrkiem Sramowskim, który jest spoko kolegą, fajnie się z nim współpracuje, więc, więc ja spędziłam naprawdę przy tym projekcie taki super czas. Gdzieś w listopadzie, gdzie tutaj było szaro-buro, a tam było kolorowo i słonecznie, więc ja sobie to cenię sobie tą pracę i było fajnie. Cały czas pozostając w kinie Patryka Wegi i w Kobietach Mafii, chciałabym zwrócić uwagę na twoje ciało. Oczywiście nie muszę tego jakoś podkreślać w rozmowie, bo wszyscy, którzy widzieli ciebie tam na tym ekranie, na pewno zaobserwowali ten walor, jakim jest twoje ciało. Dla aktorki pewnie rzecz normalna, eksponowanie go albo w ogóle operowanie tym ciałem. Mhm. Ja się zastanawiałam nad walorami intelektualnymi, które masz w sobie, udowadniałaś to wielokrotnie. I teraz stajesz przed widzami w takiej... Taka goła. Jak to się ma do walorów intelektualnych? Czy one zaniknęły już całkowicie? Nie. Co tobą powodowało? Czy to się da w fantastyczny sposób ze sobą spleść? Na ile to jest ta twoja wielorakość, różnorodność? Wydaje mi się to na tym etapie twojego życia, w którym się spotykamy, bardzo interesującym motywem. Pogadamy trochę o tym? Myślę, że to jest też... ciekawe, no bo pytanie a propos tą cielesność, bo właściwie to jest jakby nieodłącznym elementem tego zawodu, że aktorka czasami musi się rozebrać, więc nie wiem, o co chodzi, ale, ale rzeczywiście w moim przypadku to jest taka nowość, bo nigdy wcześniej się tak nie... nie miałam takich scen i rzeczywiście one mnie dosyć stresują, takie sceny, nie tylko pewnie mnie, natomiast... jak miałam w projektach, no miałam w Atasze też scenę miłosną z Halmanem złym, który się okazał być podłym człowiekiem, czyli Iga Dobosz źle wybrała. Miałam tam taką scenę, rzeczywiście tak mignęła taka scena w tym całym sezonie drugim. Więc zawsze się chyba, może się kojarzyłam bardziej z taką kobietą w marynarce. I nie miałam zbyt dużo rzeczywiście w kinie takich scen, a tutaj nagle... Proszę bardzo, kończę 40 lat i Patryk Wega mi proponuje rolę, w której mam się rozebrać. Natomiast zawsze myślę sobie, że to jest mój zawód. Narzędzie pracy. Że kiedy, jak nie teraz. Też. To właściwie ostatni moment, żeby się jakby, że można zagrać taką rolę. A poza tym, przede wszystkim zawsze jest temat postaci, czyli jest to siekiera, która... rola siekiery, kobiety mafii, która jest zakochana i jest na tym tle wszystkich tych złych kobiet najbardziej romantyczna. Wyjeżdża ze swoim ukochanym, który zdradza całą mafię dla niej, więc to musi być silna miłość. Wyjeżdża gdzieś, no i oni spędzają taki piękny czas, prawda, swój, więc trudno tutaj jakoś to inaczej pokazać. Tak, albo marudzić. Są na plaży, tak. Kochają się w wodzie, na zachód słońca, Hiszpania, dlatego to było nieodłącznym elementem roli. A ja podziwiam to właśnie skakanie ze świata do świata, od świata do świata. To cię, zakładam, bardzo wzbogaca, natomiast problemem może być to otoczenie, czyli stereotypowe podejście do człowieka. Ja też się szybko nudzę, poza tym lubię też przełamywać takie, nie lubię być wkładana do jednej ścieżki czy jednej szufladki, bo rzeczywiście w pewnym momencie zaczęły mi się pojawiać tylko same... No świat tak lubi, nie? Świat tak lubi ten producencko-artystyczny, że teraz jak ja zagram panią w marynarce, to już teraz będę grała same prokurator, policjantka, same mundurowe postaci. No to też jest takie niebezpieczeństwo, bo człowiek po prostu możesz się zabetonować po prostu. Nie chciałby tego. Tak. Tym bardziej, że być może w przyszłości będzie kręcona następna część w Atachy, to znowu biorę garnitur, w którym się świetnie czuję. Absolutnie to jest jakby mój styl, golf i garnitur. Bliżej mi do tej postaci niż do takiej postaci siekiery. Ale fajnie się pobawiłam też właśnie zagrać taką... że tak powiem, frywolną kobietę, też było fajnie. No nie wiem, lubię takie zmiany i nieoczywistości.